Powiem wam tak, bo to jest dziwna sytuacja, okej. Bo tu, żeby każdy też był zadowolony, uważam, bo tak, widać, że Malika nic kurwa nie obchodzi to, bo on nawet nie wie, kto walczy, nie? Dokładnie. To... Ej, autentycznie, ostatnio oglądałem tą konferencję, nie całą, bo nie całą, natomiast jakoś tak do połowy, chociaż mówię, ostatnie konferencje High League'a są mega nieciekawe i nie wiem, czy wpływa na to dobór zawodników, czy nie wiem, prowadzenie tego jest jakieś takie przedłużone, nie wiem. Natomiast ostatnie konferencje naprawdę są nieciekawe w moim odczuciu i to, co robi Malik Montana, jest dla mnie, tak jak ja pamiętam chyba, jak oglądałem pierwszą konferencję High League'a i na pierwszej konferencji, pierwszej odsłony High League'a, Malik przerywał wszystkim, wcinał się, zmieniał temat, nagle jak ktoś był w połowie wypowiedzi, powiedziałem, że za cholerę nie mógłbym wytrzymać przy jednym stole z Malikiem, jakbym odpowiadał na jakieś pytanie, on by mi ciągle przerywał, że nie dałbym po prostu rady, no, wyszedłbym z siebie i stanął obok. I mamy teraz 6. odsłonę i szalony reporter odpowiadał na pytanie Mateusza Kaniowskiego. Szalony reporter odpowiada na pytanie Mateusza Kaniowskiego. Był w połowie, dosłownie w połowie. I Malik wtedy zadał pytanie komuś tam, ktoś siedział maksymalnie po lewej stronie. I zadał, no a twoje, jak tam twoje przygotowania? Hehehe. No kurwa, to skoro chcesz przeszkadzać, skoro nie interesuje cię w ogóle, kto jest w twojej organizacji, czy tam w organizacji, której jesteś twarzą, skoro nie wiesz w ogóle, kim są ci ludzie, którzy siedzą obok, bo on do Michała Cichego mówił, a bo ty jesteś chyba dziennikarzem muzycznym, bo miał bluzę z Hadą, czy z kimś tam. Jasna dupa, no. To jest druga konferencja, on nawet nie wie, że Cichy to tam był dziennikarzem, on w ogóle myślał, że jest jakiś dziennikarz. Ja się boję, że przez naszą presję naszą, czytaj twoich widzów, możesz mieć możesz się jakoś zgubić na konferencjach, bo wiadomo, to całkiem coś nowego dla ciebie, ale mam nadzieję, że wypadniesz dobrze. Kurczę, zaraz możemy zobaczyć w ogóle, jak ja wypadłem na tej konferencji Fejmu. PAMA konferencja. Z Pysiński. Boże jedyny, kiedy była ta konferencja? O! A, to dobrze, ktoś ten. Możemy zobaczyć, natomiast powiem wam, że a propos mojego występu na tej konferencji, w ogóle jaki byłem ulany, 93 kg wtedy ważyłem, to teraz jeszcze dużo mniej. To ja byłem zestresowany na maksa do momentu, jak byłem w hotelu. Jak już się pojawiłem tam w obiekcie, to jeszcze lekki stres był, a jak wyszedłem już i dostałem mikrofon, po stresie. Jak ryba w wodzie. Także mam nadzieję, że w przypadku konferencji będzie podobnie. Dziennikarz sportowy. Jedyne, co go zainteresowało, to, że w co się ubrał Cichy. I widać, że on tutaj tak naprawdę nie chce siedzieć, nie? A z drugiej strony, no te jego pytania też, dynamika i tak jest słaba, a i tak on jeszcze ją obniża tą dynamikę, nie? To prawda. I się zastanawiam, dlaczego oni go zmuszają, żeby on... Ja w ogóle bardzo żałuję, że autentycznie Sylwka nie ma na Fejmie. To jest dla mnie coś, czego przeboleć nie mogę, bo za każdym razem jak była mowa o tym, że już teraz będę walczył, to mówiłem, ciągle podkreślałem, że cieszę się, że konferencji prowadzi Sylwek, ponieważ zada mi jakieś normalne pytanie, będę mógł na nie odpowiedzieć i wiem, że da mi trochę czasu, żebym mógł powiedzieć coś, a nie, że będę tam siedział i nie dostanę ani tego pytania. I chuj, już Sylwka nie ma. Myślisz, że prawdopodobnie wypadniesz dobrze, masz super moc mówienia i myślenia mądrze, jednocześnie od razu poznane pytanie i masz dobrą pamięć, więc nie pogubisz się w tym, co mówisz. No to bycie kanałem komentarzy jednak myślę, że będzie mi sprzyjało. Lubi, ale nie widzi twoich pytań. Kogo? Lubię. Tych wszystkich lubię. Czy ich pytań nie widzę? Ja widzę, ja czytam, ale... Czego nie widzę? Możesz to komplement możesz trochę odebrać jako obrazę, ale autentycznie patrząc po łapach, to dalej takie same bary, pewnie ładne ruce i tylko fat spalić bez masy mięśniowej. Tak, siła nie spadła, tylko niepotrzebny tłuszcz. Także jestem bardzo zadowolony, ponieważ mięśnie są bardziej zarysowane po prostu. Także jestem naprawdę zadowolony. Nogi mam... A, bardzo ładne. Także zobaczymy. Mattia będzie ancemonowy nowy sektor dla nas na tą walkę. Myślę, że trzeba będzie tak zrobić. Jestem w 100% pewny, że pójdzie. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, że tak mówicie. Ja myślę o konferencjach, że na... Pewnie w telefonach puszczał Queen do Blacka albo LLA prowokacji. A proszę bardzo. Ile w łapie? Na przykład teraz w łapie jedna puszka dzika. Jak się czujesz? Dobrze. Się działo. Dziękuję, że pytasz. Tego nie czaję. Nie? Czy naprawdę on tak przyciąga ludzi? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że jakby nie było tam Malika, to te konferencje byłyby kurwa ze 3 razy lepsze, nie? Nawet nie 2. 3 razy lepsze by były. Że o jest Malik, to oglądam konferencję, bo będzie wow, super, ekstra. Bo ja widzę, że on nie chce tam być, on wcale tam nie chce być, bo nawet nie wie, kto tam siedzi. On jedynie, no to może dziewczyny kojarzy właśnie, że Lexi kojarzy na pewno, tam Natsu kojarzył. Jakub, ale no tutaj tych, to już nie jest pierwsza konferencja, że on nie wie, kto walczy u niego. Chyba też nie znał tego Lukasa, to się pokłócili później wtedy o kiełbasę, że to tak... No. Trzeba się zastanowić, czy Malik jest potrzebny pomiędzy prowadzącymi. Ja myślę, że nie jest potrzebny to... kompletnie. Jest tam Pawłowski, jest tam Kaniowski i tyle. Malik Montana, jedyne co robi na tych konferencjach, to przeszkadza. No to nie idzie w dobrą stronę, tak myślę. Zobaczymy, czy... No, także no, słabo. Według mnie naprawdę bardzo, bardzo słabo. A co do tego sektora ancymonowego, no to myślę, że bardzo fajnie byłoby coś takiego zrobić, tylko do końca nie wiem, jak to zorganizować. Myślę, że po prostu zrobimy tak, że wybiorę jakiś sektor. Dic na pewno coś takiego robił. Dic na pewno robił coś takiego, że właśnie ten i ten sektor, żeby wybierać, bo tam będą ancymony. Więc myślę, żeby wybrać taki sektor, który nie będzie zbyt drogi, żeby to nie były tam bilety po... nie wiem, 500-600 zł, tylko żeby właśnie takie w granicach, nie wiem, 200 zł coś takiego wybrać. Jakoś tak. Tak chciał. No myślę, że fajnie było, gdyby któryś z sektorów był taki, że byłyby ancymony i mogliby się gdzieś tam spotkać, nie? Myślę, że to byłoby naprawdę fajnie.